Czy aby zacząć zwycięski marsz na szczyt, najpierw należy spaść na dno? A co jeśli dno zostało już osiągnięte, a my nie mamy na tyle silnych nóg, by się od niego odbić? Wyprzeda nas Benin, Azerbejdżan, Burundi oraz Malawi. Polska piłka została wykopana tak daleko, że trudno teraz dokładnie określić miejsce, w jakim się znajduje. O tym, czy pojawiło się światełko w piłkarskim tunelu, Marcin Szarpał. Nikogo nie trzeba przekonywać, że piłka jest okrągła i toczy się źle. Źle dla naszych piłkarzy, źle dla naszych kibiców, źle dla naszych działaczy. Właściwie to piłka nas nienawidzi. Jednak wczoraj po południu dziennikarze tej lokalnej łomżyńskiej redakcji natrafili na ślad przecieku, który może mieć kolosalne znaczenie dla przyszłości polskiej piłki nożnej. To, na co trafił wczoraj jeden z naszych reporterów, to jest absolutnie kompletny plan uzdrowienia polskiej piłki nożnej. Ten dokument pokazuje, jakie kroki podejmie PZPN w najbliższych 15 latach, aby Polska stała się futbolową potęgą. Ten raport przekażemy wszystkim mediom. Ten raport ukaże się jutro w naszym wydaniu. Nam jako pierwszej stacji telewizyjnej udało się dotrzeć do planu ratowania polskiej piłki. Oto on i pierwsza strona pomysłów na uratowanie naszego futbolu. Oto druga. I trzecia, zawierająca szczegółowy harmonogram szkolenia polskiej młodzieży. Nie sądziliśmy, że PZPN tak profesjonalnie podchodzi do sprawy, że ma wszystko tak dobrze przygotowane. Warto poświęcić czas, by sprawdzić, wedle jakich reguł będą procedować nasi działacze. Kiedy te plany zostaną wprowadzone w życie? Tego nie wiadomo. Być może przez dzisiejszy wyciek sprawa się opóźni. Jednak należy naciskać na działaczy, by swoje plany jak najszybciej wprowadzili w życie. Bowiem to, co dziś widzieliśmy w ujawnionych dokumentach, napawa optymizmem i przekonuje, że ludzie odpowiedzialni za polską piłkę nie próżnują. Plan jest imponujący. Potrzeba teraz tylko troszkę więcej czasu i odpowiedniego dofinansowania. Marcin Szarpał, CCN.